Jak podają statystyki na rok 2024, liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce przekracza milion. Wiele wskazuje na to, że rok rocznie będzie się ona zwiększać. Co musi się wydarzyć, aby zmniejszyć liczbę osób, która przebywa w naszym kraju nielegalnie i stanowi tak zwaną szarą strefę zatrudnienia? Czy Polska jest krajem otwartym i przygotowanym mentalnie na zatrudnianie osób z innych zakątków świata? Jakie są najważniejsze aspekty świadomości międzynarodowej, które powinien posiadać przedsiębiorca zatrudniający obcokrajowców? Co eskaluje problem z cudzoziemcami, którzy przysiadują bezczynnie na dworcach i nie mają pracy ani schronienia? O tych ważnych kwestiach rozmawiam z właścicielem Agencji Pracy Tymczasowej Collins, która na ten moment zatrudnia rocznie ponad 3000 migrantów. Jej misją jest nie tylko dostarczenie solidnych pracowników na miejsca stanowisk pracy, ale również wsparcie, zaaklimatyzowanie i pomoc w odnalezieniu się w nowej społeczności, która niejednokrotnie nie jest im przychylna. Roman Broszczak w Opal w kamerze. Cześć, spokojnie, nic nie przełączyłeś, nadal jesteś na kanale Opal w kamerze. Ja jestem Mateusz i na co dzień zajmuję się tworzeniem biznesów na kołach. Mówię często, że wkładam problemy na koła i pozwalam im odjechać, ponieważ zajmuję się tworzeniem przyczep do biznesu. Najczęściej przyczep gastronomicznych, mobilnych biur, zapleczy sanitarnych, czy nawet domów na kołach, tak zwanych tiny house. Czyli dzięki mnie widoku za oknem nie musisz wybierać, gdzie raz w życiu, tylko możesz go zmieniać kiedykolwiek zechcesz. Ale teraz oddaję już głos do studia, siadam przed komputerem i razem z tobą, z pyszną kapką w ręku, oglądam kolejny odcinek Opal w kamerze. Do zobaczenia, cześć! Cześć, witajcie, tutaj Olga, Opal w kamerze, a dzisiaj ze mną Roman Broszczak. Cześć, skąd przyjechałeś? Cześć, Olga. 7 lat temu przyjechałem z Ukrainy, z Kierowograda do Polski. Aktualnie przyjechałem spod Gdańska. Spod Gdańska, czyli północ przyjechała znowu do nas. Bardzo się cieszę. Ty już w branży, tej, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli pracy tymczasowej, jesteś z nią związany ponad 7 lat. Prowadzisz swoją firmę z dużymi sukcesami i dzisiaj porozmawiamy na temat różnych przeszkód, różnych tematów, które się pojawiają dzisiaj w oczach przedsiębiorców, w oczach właścicieli firm, ale również w oczach tych osób, które są zatrudniane. I zacznijmy najpierw od takiego pytania, jak według ciebie na przestrzeni lat zmieniała się nasza świadomość Polaków, taka międzynarodowa? Świadomość pod jakim kątem? Pod kątem zatrudnień zagranicznych osób, cudzoziemców, pod kątem właśnie takiego drenażu też mózgów trochę z zagranicy. No, myślę, że warto byłoby zacząć z tego, że od wielu lat Polska jest uzależniona, nie wiem, czy to dobre słowa, ale dobrze nie będzie, że Polska jest uzależniona od migrantów, bo tak naprawdę no, polska gospodarka bez migracyjnych rąk do pracy czułaby się bardzo źle. Jeżeli chodzi o zmiany i takie tendencje, które na przestrzeni lat pojawiały się w Polsce i znikały, no to wiadomo, w latach w 2015-2016 najwięcej mieliśmy w Polsce migrantów, wiadomo, ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi. Wtedy było też bardzo dużo osób z Rosji, z Mołdawii. Zaczęło to się zmieniać i rozwijać się gdzieś tak dalej w 2018-2019, gdzie napływ obywateli Indii, Nepalu, Uzbekistanu, Kazachstanu też zaczął być w Polsce taki zauważalny. No i wiadomo, wtedy były takie tendencje. W tych latach nikt w ogóle nie patrzył na Amerykę Południową, na te regiony, na Afrykę. Wszystko to pojawiało się w trakcie i pojawiało się to dlatego, że te potrzeby były coraz większe, a ludzie na przykład z Ukrainy niekoniecznie chcieli już zostawać w Polsce, mieli możliwość jechać do Niemiec, to nawet było już przed wojną. Pamiętamy, jak Niemcy powiedzieli, że otwierają się na obywateli Ukrainy i w Polsce wszyscy nagle, o, zaraz wszyscy, co u nas pracują, pojadą do Niemiec, bo tam są większe zarobki, był taki szok. No ale jak się okazało, no nikt tam nie pojechał, no bo w Niemczech troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. W Niemczech są zupełnie inne procesy legalizacji takich pracowników. No i praca. Niemiec tak naprawdę stoi i pilnuje tej roboty, a w Polsce, no w Polsce jak w Polsce, no można pracować i jednocześnie odpoczywać. No i z wybuchem wojny, wiadomo, to wszystko zaczęło bardzo mocno się zmieniać.
fakt, że przyjechało z Ukrainy bardzo dużo kobiet przede wszystkim, ale te stanowiska pracy w Polsce nie do końca były wszędzie przystosowane do rąk kobiet. I ta potrzeba w mężczyznach cały czas była i od, w sumie myślę tak od 2022 roku, od gdzieś tak od połowy, Polska zaczęła przyjmować, w sensie przyjmować, agencje pracy zaczęły sprowadzać dla swoich klientów krajowych, obywateli krajów Ameryki Południowej, Afryki, więcej zaczęliśmy sprowadzać ludzi z Indii, z Nepalu. India i Nepal się skończyły w trakcie wybuchu afery wizowej, wizy przestały być wydawane. O Gruzji zapomniałem powiedzieć, Gruzja też cały czas była w Polsce obecna, ale ze względu na ich taką mentalność nie zawsze nadawali się do roboty. Mają taką gorącą krew, która nie zawsze pozwala z nimi utrzymywać odpowiedni poziom komunikacji i nie zawsze chcą wykonywać polecenia w pracy i kombinują. Także tak to się zmieniało i w tym momencie Polska jest na takim etapie, że większość migrantów, którzy przyjeżdżają do Polski, to są osoby z Ameryki Południowej. Z różnych krajów Ameryki Południowej, z Kolumbii, z Wenezueli, z Peru. Bardzo mało jest Kubańczyków, bo Kuba cały czas jeszcze jest takim krajem odizolowanym od Unii Europejskiej. Tam są jeszcze bardziej utrudnione procedury uzyskania wiz, nawet paszportów biometrycznych. I oni przede wszystkim tam mają bardzo niskie zarobki, bo taki Kubańczyk zarabia miesięcznie, jeśli się nie mylę i dobrze pamiętam, zarabia około $30-40 miesięcznie, a wyrobienie paszportu zagranicznego, takiego biometrycznego, który pozwoliłby mu przylecieć do Polski, kosztuje około $80. Czyli już mamy kilka wynagrodzeń takiego pracownika. Wniosek o wydanie wizy kosztuje też około $100. No i największy koszt to jest koszt podróży do Polski, czyli bilet na samolot. I dla nich to jest w tym momencie nie do przeskoczenia. Mhm. Poruszyłeś wiele wątków i na pewno dopytam cię o ten rys taki mentalny poszczególnych państw. Wiadomo, że nie ma co generalizować ludzi, ale jednak wiemy, jak się zachowują południowcy. Polaków bardzo mocno ciągnie do południowców, do Włochów, do Hiszpanów, bo lubimy tę kulturę, taką też rodzinną, celebrację, coraz bardziej. Natomiast celowo cię zapytałam o tą świadomość Polaków, ponieważ no, to jest też temat sporu w wielu firmach. Tak. Jest też negatywny PR, o którym zaraz pogadamy, o czarnym PR-ze. No bo wiadomo, każda branża ma i te osoby, które robią dobry wizerunek i te osoby, które ten wizerunek niestety niszczą, psują trochę i niestety rzutują takimi zachowaniami na tych, którzy chcą dobrze i którzy się troszczą i którzy dowożą temat. Ale jakbyś tak jeszcze mógł liczbowo powiedzieć, jak to się zmieniało, czyli czy my rokrocznie zatrudniamy i będziemy zatrudniać coraz więcej migrantów? Tak, to jest nieuniknione. I dlaczego, powiedz? Przede wszystkim dlatego, że młodzież polska nie chce zostawać w Polsce. Polska nie ma takich fajnych stanowisk pracy dla takich młodych ludzi. Nie licząc oczywiście jakieś tam korpo i tak dalej, i tak dalej. Młodzież uczy się języków. Świat jest w tym momencie otwarty dla wszystkich. I osoba, która kończy 18 lat i ma przed sobą wybór albo iść i pracować w zakładzie do emerytury, czy pojechać, zobaczyć świat, poznać nowych ludzi, poznać jakiś nowy sposób na życie, sposób na jakiś biznes, zobaczyć, jak to w ogóle wszystko funkcjonuje. I też na to ma bardzo duży wpływ to, w jakich czasach żyjemy, czyli social media. Młodzież patrzy, że wszystko jest tak naprawdę w zasięgu ręki i niekoniecznie muszą zostawać tutaj w Polsce, kończyć studia wieloletnie, po których tak naprawdę idą i pracują za najniższą krajową, z której tak naprawdę no, nie da się utrzymać w Polsce. Ja podziwiam ludzi, którzy pracują na etacie za najniższą krajową albo za trochę większe wynagrodzenie i sobie radzą. No.
Ale że to nie jest trochę też generalizowanie, bo nie wydaje mi się, żeby aż tak dużo młodych ludzi chciało wyjeżdżać z Polski, albo wiesz, będzie ich stać, bo jednak dzisiaj nauka za granicą nadal, ona była i jest droga, drogie utrzymanie jest za granicą, wiesz, czy to UK, które już nie jest w Unii Europejskiej chociażby, nie? Czy Stany Zjednoczone, które również nie są w Unii, są mega kosztowne dla rodzica i nie każdy rodzic sobie może na to pozwolić, żeby dziecko kształcić nadal, no bo mówisz 18 lat, to jest ten okres, gdzie wielu jednak nadal ludzi młodych chce się dalej kształcić, nie? Więc tutaj bardziej chciałabym doprecyzować, że to, o czym ty mówisz, to jest praca, ale na stanowiskach takich robotniczych, fizycznych, tak. bo jest wiele fantastycznych firm, na przykład korporacji, tak, czy nawet młodzi ludzie chcą swoje firmy mieć, są freelancerami, tak. I świetnie zarabiają, bardzo dobrze zarabiają. Także tutaj mówimy typowo o stanowiskach takich odtwórczych, tak. Pracy przy taśmie, tak nazwijmy to kolokwialnie. Tak. A co z, powiedzmy, z pracownikami, czy oni też się wliczają, ci, którzy pracują na budowach? No w Polsce się coraz więcej też buduje. Coraz więcej powstaje tych budynków, różnych hal i tak dalej. Te osoby, które wy do Polski sprowadzacie, również pracują w takich miejscach? Nie. Właśnie. Nie wchodzimy w budowy. Od początku miałem takie założenie, że w budowy nie wchodzimy. Jest to bardzo niebezpieczna praca. Wprowadzając, bo my jako pracodawca, zatrudniając takiego pracownika u siebie, czy to Polaka, czy migranta, czy to Kolumbijczyka, my za niego ponosimy pełną odpowiedzialność. I w momencie, kiedy taki pracownik pójdzie na budowę, coś mu się stanie, uszkodzi sobie rękę, nogę albo jeszcze coś, no to mamy od razu na sobie wizytę inspekcji pracy i my jako agencja jesteśmy od razu prześwietlani w 100%. Na budowach jest bardzo specyficzna praca, są bardzo specyficzne warunki i bardzo długie terminy płatności. Także to są takie największe minusy, dlaczego my nie wchodzimy na budowy, no i nie bawimy się w to po prostu. O wiele łatwiej jest nam utrzymywać klientów, właśnie takich producentów, gdzie, tak jak mówimy, młodzież niekoniecznie chce iść tam pracować. Osoby, które tam już pracują, powoli odchodzą, no bo czas im się kończy, zdrowie im się kończy, albo widzą jakieś lepsze opcje w zakładzie obok. I tam cały czas są potrzebne osoby do pracy. I tam jest praca bardzo prosta. Przyjmowanie, układanie elementów i w większości to takich klientów mamy. Czy teraz fakt, specjalnie cię o to pytam, ale czy fakt tego, że będzie coraz więcej osób napływowych w takich odtwórczych pracach, to będzie dla nas, dla właścicieli firm, zasób, czy coś dobrego, benefit, czy problem? Czy my jesteśmy w ogóle na dzisiaj mentalnie przygotowani na to, że mamy zróżnicowaną kadrę? Dobre pytanie, bo czy Polska jest mentalnie przygotowana na migrantów? Raczej nie. I czy polski system jest przygotowany na większe fale migrantów? Też uważam, że nie. Ze względu na to, że taka migracja, hasło migranci w ostatnich latach jest bardzo często wykorzystywane jako taka zagrywka polityczna, jest bardzo często, migranci są teraz niestety bardzo często wykorzystywani w celu destabilizacji jakichś sytuacji politycznych. Mamy przykłady na granicy, nie? Mamy przykłady z nielegalnymi migrantami, którzy przybywają na łodziach i wszyscy znają tę sytuację, nie? Ale tutaj warto byłoby podzielić tych migrantów na dwie grupy, bo migracja istniała od zawsze. Wszyscy zawsze migrowali w celu uzyskania lepszych warunków życia, większych zarobków. I teraz mamy do czynienia też z migracją nielegalną. Są to osoby, które w sposób nielegalny przekraczają granicy, ukrywają się, wyrzucają swoje dokumenty, starają się w jakiś sposób od państwa później uzyskać pieniądze na pobyt, jakiś nocleg i tak dalej. Jak najbardziej to nie jest moim zdaniem uczciwe, ale osoby,
które przylatują do Polski, wydały pieniądze na bilety, chcą tutaj zostać, chcą tutaj zalegalizować się, podjąć pracę w polskim zakładzie i tym samym przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. Takie osoby jak najbardziej muszą w Polsce pojawiać się, bo polska gospodarka cały czas idzie do przodu. Nie biorąc pod uwagę niektórych takich aspektów związanych z sytuacją geopolityczną, cały czas gdzieś to małymi kroczkami idzie do przodu. I no bez migrantów ciężko Polsce będzie sobie poradzić z takim dalszym, z utrzymaniem tego rozwoju, bo albo on się zatrzyma w miejscu, albo zacznie spadać bez migrantów. Zobaczmy, ile powstaje nowych magazynów. W każdym z tych magazynów Panattoni, tak? W każdym z tych magazynów pracuje procentowo, porównując do całej załogi, 30-40% osób z zagranicy. W każdym z tych magazynów. Tak, to jest dużo, to jest bardzo dużo. Branża magazynowa to jest jedna z takich branż, która zatrudnia statystycznie najwięcej migrantów. Okay. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o mental Polaków pod kątem bycia przygotowanymi do tych migrantów, na pewno jeszcze jest bardzo długa droga. I ludzie przede wszystkim muszą zrozumieć, że te osoby niekoniecznie przyjeżdżają do Polski, żeby rozrabiać, żeby utrudniać życie, tylko też dlatego, że no nie możemy zabrać im prawa na lepsze życie. Chcą przyjechać do Polski, chcą tutaj pozostać, zalegalizować się, zarabiać i wiązać swoją przyszłość z Polską, no to nie możemy im tego zabronić. Jeżeli te osoby dokonują pewnych kroków, w celu takim, żeby zintegrować się z Polską, z polskim systemem, chcą w Polsce płacić podatki i mieszkać tutaj, no to nie możemy im tego zabronić. Ale możemy to zabraniać osobom, którzy przekraczają granice w sposób nielegalny i później w Polsce na przykład rozrabiają. To nie jest normalne. Ale czy my mamy to uregulowane? Bo to, co mówisz, to możemy. Tylko czy to rzeczywiście, chyba nie, nie jest tak dokładnie uregulowane. Jak mamy rozgraniczyć? Czy nazwijmy to tak szerzej, rząd widzi te osoby, które są chętne, które chcą pracować, płacą sobie za własne, że tak powiem, utrzymanie, płacą podatki, czyli są pełnoprawnymi obywatelami, że tak powiem. Tak. A jak widzą, czy w ogóle widzą tych, którzy, wiesz, unikają. No i to jest bardzo ciekawy temat, bo faktycznie rząd widzi osoby, które są zalegalizowane w Polsce, ale ktoś, komu skończył się legalny pobyt w Polsce, bo Kolumbijczycy mogą przyjechać w ramach ruchu bezwizowego na 90 dni do Polski jako turyści i w przeciągu tych 90 dni muszą w Polsce zalegalizować się, czyli podjąć pracę, otrzymać zezwolenie, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę i wtedy taki pracownik jak najbardziej w Polsce przebywa legalnie i pracuje legalnie. A ktoś, kto z różnych powodów w czasie tych 90 dni nie wyrobił się z tym wszystkim, albo pracodawca, który w większości przypadków ponosi za to odpowiedzialność, nie wyrobił się z tym i taki pracownik został wyrzucony z pracy, wyrzucony z mieszkania, jest już w Polsce nielegalnie, jego pobyt legalny się skończył, no to on ma tylko... Zresztą ma dwie opcje. Może zgłosić się do ambasady i poprosić o transport do swojego kraju, a może kombinować, pracować w Polsce na czarno, nielegalnie i czekać, aż spotka się ze Strażą Graniczną, która bardzo często przyjeżdża na kontrolę do zakładów zatrudniających obcokrajowców. I kto płaci za taką wysyłkę, paczkę zwrotną? Kraj. Kraj. Zazwyczaj kraje mają między sobą ustalone pewne budżety, przeznaczane na wsparcie osób potrzebujących pomocy w tym czy w innym kraju. Tak samo gdyby obywatel polski okazał się w Kolumbii w jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, no to zostałoby uregulowane w taki sam sposób. To są wewnętrzne ustalenia między państwami, nie znam je w 100%, nie będę się wypowiadać, ale wiem, że są ograniczone fundusze u każdego państwa na pomoc takim migrantom. Co byś mógł powiedzieć, gdybyś miał na to wpływ w takim ministerstwie, załóżmy? Co by się musiało zmienić,
żeby ten nasz cały proces zatrudniania migrantów, jak również proces wydalania tych osób, które nie są uczciwe, nazwijmy to tak, przebywają tutaj nielegalnie, mógł się ustabilizować. Załóżmy, że ktoś nas słucha. Okej. Okay. No, pierwsze co, to bym powiedział, że musimy zmienić procedury legalizacji obcokrajowców. Są bardzo utrudnione, bardzo długo czasu to trwa i bardzo często to uniemożliwia takiemu pracownikowi właśnie legalne wykonywanie pracy i on z automatu, ze względu na to, że musi tą pracę wykonywać, bo musi z czegoś się utrzymywać, idzie i pracuje na czarno. I tutaj pojawia się cała szara strefa w Polsce. Jak wygląda proces legalizacji Kolumbijczyka w Polsce? Przyjeżdża on do Polski, tak jak powiedziałem wcześniej, ma 90 dni legalnego pobytu, przychodzi do pracodawcy, otrzymuje ofertę pracy i jeżeli zgadza się na nią, no to wtedy pracodawca musi dokonać pewnych ruchów, żeby go zalegalizować, żeby uzyskać zezwolenie. I okej, taki pracodawca ma takiego pracownika, ma potrzebę go zatrudnić, wysyła dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego i musi poczekać na przykład 3 miesiące na wydanie zezwolenia. Dopóki ten pracownik nie otrzyma zezwolenia na pracę, on nie może podjąć tej pracy. I to jest to, o czym ja mówię. Czekanie 3 miesiące na wydanie zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego, 3 miesiące to jest takie minimum. W warmińsko-mazurskim, w Olsztynie, to czasami trwa 5-6 miesięcy. Dlatego my absolutnie właśnie z warmińsko-mazurskim Urzędem Wojewódzkim ograniczamy tą współpracę, bo w innych urzędach wojewódzkich my to robimy w ciągu dwóch, trzech miesięcy, ale i tak to jest bardzo dużo czasu. Oczywiście, że my możemy tych osób w międzyczasie zatrudnić do prac sezonowych na podstawie zezwolenia typu S, ale nie mamy takiej możliwości na przykład w zimę, kiedy tych prac sezonowych po prostu nie ma i taki pracownik albo musi do nas przyjechać wtedy, kiedy my już mamy dla niego takie zezwolenie, albo musi czekać. Aczkolwiek nie trzymamy ludzi przez te 3 miesiące, tylko staramy się rekrutować tych ludzi w taki sposób, żeby przyjeżdżali do nas wtedy, kiedy już mamy gotowe dla nich zezwolenia. I statystycznie ta rekrutacja wygląda tak, że rekrutując 100 kandydatów i robiąc dla nich 100 zezwoleń, przyjedzie do nas może 20-30% z tego wszystkiego, bo ktoś przyjedzie szybciej, bo mu powiedzą, że może szybciej otrzymać te dokumenty i trzymają go na czarno. Ktoś po prostu pojedzie do innego kraju i tak to się zmienia. I to są ogromne utrudnienia, które przede wszystkim przeszkadzają nam jako agencji wywiązywać się z naszych obietnic dla klienta, bo jeżeli z klientem umawiamy się, że na przykład panie Jacku, na wrzesień dla pana będę miał 100 osób i my rekrutujemy te 100 osób i z tych 100 osób dojeżdża tylko 30, okej, zakładamy, wiemy, że tak będzie i rekrutujemy te 250 osób, tak? Ale i tak to jest ogromne utrudnienie i to są ogromne koszty dla nas, bo jedno takie zezwolenie dla pracownika kosztuje 100 zł. My musimy do urzędów płacić te 100 zł. I kolejny aspekt legalizacji to karta pobytu, czyli zezwolenie jednolite na pobyt i pracę w Polsce. W momencie, kiedy już zatrudniliśmy takiego pracownika, ma on od nas zezwolenie, żeby zalegalizować jego pobyt, bo pracę już ma zalegalizowaną za pomocą zezwolenia typu A, żeby zalegalizować jego pobyt, my musimy złożyć do Urzędu Wojewódzkiego znowu wniosek o wydanie takiego zezwolenia jednolitego. Wpłacamy 440 zł na poczet tego wniosku, wpłacamy 50 zł za plastik, wysyłamy ten wniosek i znowu czekamy tak 6-7 miesięcy na wydanie tego plastiku, ale jedynym plusem to jest to, że jego pobyt zaczyna być legalny w momencie, kiedy my ten wniosek już mamy wysłany i mamy taką żółtą karteczkę, taką zwrotkę, że ten wniosek został do tego urzędu wysłany. Ale tak jak mówię, procedury te trwają bardzo, bardzo długo
ludzie się martwią, oni nie znają polskiego systemu, nie wiedzą, czy agencja ich nie oszukuje, czy będą mogli przybywać w Polsce legalnie. A zazwyczaj każdy z tych pracowników, może nie każdy, ale większość, mają swoje rodziny w Kolumbii, do których wysyłają pieniądze i naprawdę mamy takich pracowników, oni zarabiają tam 5 tysięcy, z tych 5 tysięcy oni sobie zostawiają 1500 na życie, resztę wysyłają do rodziny. Mhm. I to trzeba byłoby zmienić. Jeżeli chodzi o nadzór tej strefy szarej, tych osób, którzy świadomie chcą pozostać w Polsce nielegalnie i szukają i ukrywają się po prostu. No co, no Straż Graniczna, wiadomo, że oni działają w tym temacie, ale no ciężko, Straży Granicznej jest bardzo ciężko wyłapać takiego nielegalnego migranta, który już w Polsce jest nielegalnie przez jakiś okres czasu i pracuje gdzieś na czarno, bo jeżeli pracuje na czarno, no to jego pracodawca też jest świadomy, że może mieć kłopoty z tego powodu. I nawet jeżeli do tego pracodawcy przyjdzie Straż Graniczna i zapytają się go o Manuela Escobara, to on powie, że on nie zna takiej osoby. Także to jest dla Straży Granicznej i dla Inspekcji Pracy, bo Inspekcja Pracy też tym się zajmuje, to jest bardzo ciężki temat. Miałem możliwość rozmawiać z inspektorką i poruszyłem z nią temat tego, że pracownicy z Kolumbii są w dużej skali oszukiwani przez nieuczciwe agencje, są wyrzucani z mieszkania, nie wypłacają im wynagrodzenia, co z automatu powoduje takiego człowieka, wizytę takiego człowieka miałoby się wydawać, że taki człowiek powinien iść do inspekcji pracy, ale oni nie wiedzą, że takie procedury w Polsce w ogóle istnieją, nie wiedzą, że mogą domagać się swoich praw, nie wiedzą, że mogą domagać się wypłaty tego i jeszcze jakiegoś odszkodowania, tylko te osoby po prostu idą na dworzec, siedzą tam bez pieniędzy i szukają pomocy. Czasami przyjmujemy takie grupy, czy to z lotniska, czy to z dworca, którzy tam po prostu siedzą. Agencja miała mieć dla nich pracę, pracy nie ma, przyjechali do Polski, zostało im tam 400-500 zł na życie. Bilet do Polski kosztuje, z Kolumbii, kosztuje w tym momencie, w okresie wakacyjnym, około 8 tysięcy złotych. Bilet powrotny mniej więcej tak samo, nie? Wiosną te ceny są trochę mniejsze, na jesień też, ale w tym momencie taki bilet kosztuje bardzo dużo i oni nie mają pieniędzy na powrót. Mhm. Siedzą na dworcu, nie mają noclegu, nie pójdą i nie wynajmą sobie hotelu, bo nie mają na to po prostu pieniędzy. Mają wybór albo wydać pieniądze na hotel, albo na jedzenie dla siebie i na możliwość szukania nowej pracy. I bardzo często przyjmujemy już osoby z takich dworców, którzy już nie mają pieniędzy, my ich przygarniamy do siebie, dajemy im nocleg, kupujemy im jedzenie, jeżeli ktoś potrzebuje opieki zdrowotnej, no to zapewniamy mu, I jeżeli jeszcze są w ogóle jakieś możliwości zalegalizowania takiego pracownika, no to oczywiście, że robimy to, a jeżeli nie, no to udzielamy mu przynajmniej takiego wsparcia informacyjnego, co powinien robić i gdzie powinien iść, bo w Polsce jest ambasada Kolumbii i te osoby jak najbardziej mogą zgłaszać się tam o pomoc, tylko że oni o tym nie wiedzą. Taki na przykład obywatel Ukrainy w tym momencie wie o Polsce już wszystko. Wchodzą na YouTube, wpisują sobie jak zaskarżyć pracodawcę w inspekcji pracy. I tam jest normalnie cała instrukcja dla obywatela Ukrainy od jakiegoś youtubera. Dla Kolumbii jeszcze tego nie ma i pani inspektor z inspekcji pracy sama mi powiedziała, że gdyby do nich taka osoba przyszła, to oni przede wszystkim muszą zawnioskować gdzieś do centrali o to, żeby przysłali do nich tłumacza. Ile to trwa, ona nie wie, bo nigdy nie miała takiej praktyki i wtedy z tym tłumaczem przyjmują te zgłoszenie na takiego pracodawcę i ja do niej mówię, że do nas zgłasza się bardzo dużo osób takich poszkodowanych, oszukanych przez agencję, wyrzuconych z pracy, wyrzuconych z mieszkania i czy do nich w ogóle to wpływa. No ona mówi, że nie, że oni nie mieli żadnego takiego przypadku. No to patrząc na samą tą skalę, ile do nas zgłasza się takich osób, a przecież takich agencji jak my jest bardzo dużo,
I bardzo dużo takich agencji właśnie wyrządzają tą krzywdę tym pracownikom, bo oszukują ich. I w taki sposób pojawia się szara i nielegalna migracja w Polsce. Mhm. To jest jeden z takich aspektów, o których może tak naprawdę może nikt nawet nie wie, bo to są takie tematy wewnętrzne, agencyjne, tak? I nie są one gdzieś nagłaśniane na Facebookach i w jakichś social mediach. No, bardzo dużo wątków się pojawiło, ale powiem ci, że cieszę się, że tutaj jesteś, bo ja nie miałam kompletnie pojęcia, jak wielka to jest skala problemu, jakie to są w ogóle tematy. Pojawia mi się wiele pytań i tak idąc po kolei, mówisz o tym procesie legalizacji, że jest bardzo długotrwały, trwa kilka miesięcy. Sami sobie podkopujemy tematy, bo jak skoro komuś się skończy te 90 dni, on musi kolejne czekać 90 dni, no to już jest w ogóle równoznaczne z tym, że zatrudniamy kogoś nielegalnie, na czarno i tak dalej. Natomiast co jest potrzebne? Jaki dokument? Co to tyle trwa? Jaka to jest papierologia, że to musi tyle zajmować czasu? Czy to jest po prostu, mówiąc wprost, czynnik ludzki? Czy tego jest tak dużo, że nie obrabiają? Czy wiesz, czy to się nakłada ze sprawami ludzi w danej gminie na przykład, że to jest, że nie ma odrębnej jednostki, żeby tam się tylko zajmowały panie bądź panowie wydawaniem pozwoleń? Od czego to zależy? Zezwolenia są wydawane, zacznijmy z tego, że zezwolenia są wydawane przez wojewódzkie urzędy, przez takie większe, nie? Bo urzędy pracy, o dziwo, wyrabiają się, jeżeli chodzi o wydawanie zezwoleń typu S, bo zezwolenie sezonowe jest wydawane przez Urząd Pracy. Oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu informacji starosty, które trwa 2 tygodnie, ale do tego da się przygotować, możemy sobie do przodu wyrobić więcej takich informacji starosty i wtedy na bieżąco sobie wyrabiać te zezwolenia typu S do prac sezonowych. Dlaczego tyle trwa procedura na przykład zezwolenia typu A? Do zezwolenia typu A tak samo musimy mieć informację starosty z Urzędu Pracy. Jest to informacja o zaspokojeniu potrzeb na rynku pracy. Musimy to razem z wnioskiem o wydanie tego zezwolenia wysyłać do Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki przyjmuje tą kopertę i zaczyna się cała magia. To gdzieś tam leży, po miesiącu otrzymamy jakieś wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, gdzie zazwyczaj te dokumenty są do nich dosyłane od razu, od początku, no bo przecież nie robimy to pierwszy raz, mhm. wiemy co to jest i z czym to się je. Wysyłamy do nich pismo, że otrzymaliście już Państwo takie dokumenty. Czyli nawet nie wiedzą, co dostają. Tak. No niestety to tak to wygląda. Ja bym nawet nie powiedział, że to jest straszna biurokracja, aczkolwiek to też jest, to jest biurokracja. Mi się czasami naprawdę wydaje, że to jest specjalne utrudnianie życia podmiotom, które zajmują się legalizacją i zatrudnianiem takich ludzi. I okej, dostaliśmy wszystkie dokumenty, nie mamy żadnych braków formalnych, otrzymujemy informację, że zostaje wszczęte postępowanie, takie administracyjne, w celu wydania tego zezwolenia i czekamy dalej. Co tam w międzyczasie się dzieje, w jaki sposób oni weryfikują tych kandydatów, bo nas oczywiście jako pracodawcy też weryfikują, mhm. patrzą, czy nie byliśmy kiedyś karani za nielegalne zatrudnienie, weryfikują to wszystko i mi się wydaje, po takiej weryfikacji te wszystkie dokumenty trafiają na biurko do wojewody. I wojewoda musi te dokumenty podpisać, postawić pieczęteczkę fajną, czerwoną i oddać te dokumenty z powrotem. Pracownik taki Urzędu Wojewódzkiego musi te dokumenty przyjąć, wydać decyzję, porobić kopię, wszystko pewnie powpisywać do systemu i poinformować nas o wydaniu takiego zezwolenia i po 10 dniach wysłać do nas te dokumenty. I tak to trwa. Tak to trwa. W jaki sposób można to przyspieszyć? No, mi się wydaje, że trzeba byłoby cały ten schemat, całą tą procedurę przeprowadzić chociażby w sposób elektroniczny. No właśnie. Bo to cały czas to jest wersja papierowa. Analogowa, nie? Tak. Cały czas to jest drukowanie, podpisywanie.
Czyli dbanie o środowisko. Tak, dokładnie. Mamy oczywiście portal gov.pl, przez który możemy już tak naprawdę, za co ogromny plus, możemy już składać większość dokumentów do urzędów pracy, ale jeszcze nie jest ten system zintegrowany tak z urzędami wojewódzkimi, bo kiedyś bardzo mocno przejechaliśmy się już na takim gov.pl. Otrzymujemy komunikat z gov.pl, że od któregoś tam dnia możemy elektronicznie wysyłać wnioski o wydanie zezwolenia typu A. To był oficjalny komunikat z gov.pl od urzędów wojewódzkich. Nie musicie wysyłać już żadnych wniosków papierowych. Wszystko można robić elektronicznie. No i super, wysyłamy około tam 20-30 wniosków elektronicznie. Super, mamy potwierdzenie odbioru tych wniosków. Mija miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, czekamy na korespondencję, dzwonimy. A pani nam mówi, że ale wysłanie wniosku przez portal gov.pl nie oznacza jego przyjęcie tutaj u nas. W momencie, kiedy wysyłacie przez portal, musicie dostać oryginały. I te 40 wniosków po prostu przez cały ten czas wisiały w powietrzu. Mhm. I to była bardzo nieprzyjemna sytuacja. I pani nam wytłumaczyła, że oczywiście, że możemy wysyłać to w sposób elektroniczny, ale tak naprawdę i tak te wszystkie dokumenty jeszcze muszą być wysyłane do nich w sposób papierowy. Okej, czyli biurokracja. Idąc dalej, mówisz o tych pozostawionych samych sobie mężczyznach głównie, nie? Na dworcach, na lotniskach. To skąd wy macie informacje? Kto wam daje informacje, że hej, tu jest jakaś grupa osób, które potrzebują pomocy, no bo to wiesz, to tak trochę pomału, tak jak mówisz, to jakbyście mieli jakąś misję taką gospodarczą, wiesz, wysyłali ekipę i przyjmowali ich pod swoje skrzydła, przecież to też sporo kosztuje, nie? Jak mówisz, dajecie im pożywienie, tak. Dajecie im schronienie nad głową, czekacie, aż dostaną pozwolenia, co trwa turbo dużo czasu, no to skąd wy macie taką informację, że taka osoba jest w takim i w takim miejscu? Zazwyczaj odbywa to się na dwa różne sposoby. Albo nasz koordynator przyjeżdża na dworzec odebrać pracownika, który celowo jedzie do nas i napotyka tam... Przy okazji? Tak, i napotyka tam takich ludzi przy okazji, wtedy podejmuje z nim jakąś rozmowę. Też nie mówię, że zawsze te osoby chcą z nami jechać, siedzieć na naszym noclegu, brać od nas jakieś wyżywienie i tak dalej, bo niektórzy się boją, niektórzy mówią, że dobra, że oni jeszcze parę dni sobie posiedzą, coś pokombinują. I to jest pierwszy sposób, kiedy my widzimy takich ludzi na dworcu, kiedy osobiście tam jesteśmy. A druga opcja to wtedy, kiedy nasz rekruter na różnych stronach internetowych umieszcza ogłoszenie o pracę i ludzie po prostu dzwonią. Dzwonią, mówią, że pani Moniko, jesteśmy na dworcu od 4 dni, czy możecie nam pomóc? Okej. Czyli mają dostęp do internetu i śledzą. Tak. To też nie jest tak, że my wszystkich przyjmujemy, bo mamy takie możliwości. Dla takich osób przede wszystkim musimy mieć nocleg. To jest po prostu podstawa. Mamy wynajęte domy, mamy wynajęte mieszkania w różnych regionach Polski, ale my wynajmujemy te mieszkania tylko i wyłącznie dla naszych pracowników. Jeżeli mamy taką możliwość, wiemy, że mamy pokój na 3 osoby czy tam na 2 osoby i mamy takich ludzi gdzieś tam na dworcu, no to weźmiemy ich, pomożemy im, powiemy, co mają robić. Jeżeli chcą podjąć pracę u nas gdzieś tam na sezonówkach, no to pomożemy. W międzyczasie zadbamy o ich legalizację, żeby oni przynajmniej przebywali w Polsce legalnie, bo to też jest bardzo ważne, żeby zalegalizować jego pobyt, tak jak mówiłem, wystarczy wysłać wniosek do Urzędu Wojewódzkiego. On może nawet sam wysłać ten wniosek, tylko że oni o tym nie wiedzą. Mhm. I w momencie, kiedy my mówimy im, że kolego, za 5 dni kończy się twój legalny pobyt w Polsce i ty musisz wysłać wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, żebyś mógł chociażby legalnie pozostać w Polsce i nie narazić się na deportację, no to on nie wie, o czym my mówimy. On nie wie, co to jest Urząd Wojewódzki, on nie wie, co to jest wniosek. Chociaż z czasem, obserwuję teraz od początku tego roku, poziom ich świadomości też już zaczyna rosnąć, bo no też mają Facebooka, też są tam grupy, dzielą się informacjami, też dzielą się informacjami o nieuczciwych agencjach pracy, co też jest bardzo, bardzo fajne moim zdaniem, bo taka agencja pracy, taki krzaczek,
który gdzieś tam wyrósł, ona automatycznie wskutek takich działań tych poszkodowanych osób traci absolutną moc, jeżeli chodzi o rekrutację dalszych kandydatów, bo ludzie już wiedzą, że do takiej agencji nie można jechać, bo wyrzucą z mieszkania, nie wypłacą wynagrodzenia, nie zadbają o legalizację. To pytanie mi się teraz nasuwa następujące. To jakim prawem takie firmy w ogóle funkcjonują i co mają w głowie, wiem, że nie odpowiesz mi konkretnie, bo to jest takie pytanie w eter, ale co mają w głowie właściciele takich agencji, które właśnie nie dotrzymują terminów, nie płacą, wyrzucają ludzi na bruk? Bo popatrz, cała rozmowa się nasza kręci wokół tego, że jest duże zapotrzebowanie w Polsce, że będzie coraz więcej ludzi, czyli fizycznie, realnie mamy gdzie tych ludzi wsadzać, czyli jest miejsce pracy dla nich. Tak. No to teraz wiesz, to się tu nie klei. To skoro jest miejsce, agencje wiadomo, że no, odgrywają kluczową rolę w sprowadzaniu, w legalizacji i tak dalej, to mimo wszystko są takie firmy i z tego co mówisz, to jest ich sporo i z naszych gdzieś tam rozmów kuluarowych, które no nie mają tego zatrudnienia. To wszystko się nie zgadza ze sobą, ale zgadza się pod kątem finansowym u agencji, które oszukują, bo w jaki sposób to funkcjonuje? Agencja podpisuje kontrakt z klientem na, powiedzmy, dostarczenie 10 pracowników. Nie? Rekrutuje tych 10 pracowników, wysyła do klienta, klient mu płaci, klient płaci do agencji i agencja w takim momencie ma dwie opcje. Przepraszam, płaci z góry, czy płaci dopiero... Nie, za zakończony miesiąc, tak. Z góry niestety nie, nikt nam nie płaci niestety z góry. Zazwyczaj rozliczenie idzie za przepracowane godziny. Okay. Jest ustalona stawka godzinowa z klientem, z pracownikiem i w taki sposób to funkcjonuje. I taka agencja otrzymując, zakładając, że agencja wie, że będzie oszukiwać pracowników, ma przed sobą fakturę, nie wiem, na 200, na 300 tysięcy, z czego większość to są wynagrodzenia pracowników, podatki, które trzeba zapłacić. I oczywiście, że jeżeli ci pracownicy są na czarno, no to nie ma tam ani podatków, ani jeżeli nie zamierzają wypłacić wynagrodzenia pracownikom, no to nie ma tam żadnych kosztów. Po prostu zostawiają sobie te pieniądze, funkcjonują miesiąc, drugi, trzeci, przewija się przez taką agencję 100-200 osób, i rzucając to wszystko na kalkulator, to się kalkuluje. Tylko, że tak jak mówię, to jest kwestia funkcjonowania firmy przez 2-3 miesiące i już nie mówiąc o nieodpowiedzialności, o tym, że jest to nieuczciwe wobec wszystkich, no to też pewną odpowiedzialność i świadomość musi mieć klient, który z takim podmiotem tą umowę podpisuje. My bardzo często nie możemy dostać się do klienta ze względu na to, że nasza stawka uwzględnia podatki, uwzględnia wynagrodzenie pracownika, koszta, które my ponosimy i ona jest wysoka. Ile? Mniej więcej? W zależności od branży. Mhm. Powiem, że sam koszt utrzymania pracownika przy założeniu, że będzie zarabiać najniższą krajową, to jest 35 zł. To jest sam koszt utrzymania pracownika. Doliczamy do tego koszt zatrudnienia, koszt obsługi, czyli wszystkie koszta związane z, powiedzmy, opieką nad takim jednym pracownikiem, plus noclegi i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko gdzieś kumuluje się w granicach 45 zł netto za godzinę dla takiego pracodawcy. I świadomy pracodawca, który chce, żeby ta współpraca przebiegała na czysto, bez żadnych stresów w przypadku wizyty inspekcji pracy, bo inspekcja pracy to wszystko weryfikuje i kontroluje, no to on jest gotów płacić te pieniądze. A ktoś, kto stwierdzi sobie, dlaczego ja mam płacić 45, skoro mam ofertę na 35, i oczywiście, że on bierze tę ofertę za 35, ale nie zadaje sobie pytania, albo zadaje sobie to pytanie i po prostu nie udziela sobie odpowiedzi, dlaczego ta stawka jest taka niska. Za rachunek czego ta agencja tak oszczędza. Mhm. Czy twoim zdaniem czarny rynek będzie się zwiększał wśród zatrudniania cudzoziemców? Czarny może nie, ale szary tak. Szara strefa to jest taka, w której pracownik jest zatrudniony
jest zgłoszony do ubezpieczenia społecznego, ma część wynagrodzenia wypłacanego oficjalnie na konto, a reszta jest wypłacana gotówką pod stołem właśnie w celu unikania ZUS-u, unikania PIT-u. Także szara strefa zawsze była i moim zdaniem będzie, bo no, polski system niestety no, nie jest taki przyjemny. Nie jest taki przyjemny, ale jest to kwestia wyboru dla każdego pracodawcy. Bo w momencie, kiedy firma się rozrasta, robi się większą, dba o swój wizerunek, o swoją markę, nie może ona sobie pozwolić na to, żeby wypłacać takie wynagrodzenia pod stołem, narażać się na mandaty za nielegalne zatrudnienie, bo przy branży agencyjnej wystarczy dwa razy otrzymać mandat, czy to od inspekcji pracy, czy od Straży Granicznej, to mogą być mandaty po 500 zł. Ale dwukrotna karalność zakazuje prowadzenia takiej działalności. Czego dzisiaj, jak tak rozmawiasz z właścicielami firm, oczekują przedsiębiorcy? Czyli nie mówię tyle o mentalności, tylko o tym właśnie, że podałeś przykład, że u was załóżmy jest te 45 zł za godzinkę netto. A w przypadku innej agencji, no nie wiem, nazwijmy 30 tam, czy ileś. Czyli, bo do czego zmierzam? Do tego, o czym rozmawialiśmy przez telefon, że jak podejmujecie dyskusję, czyli no, robicie briefing, nie? Poszukujecie nowych zleceniodawców, to ludzie coraz rzadziej chcą rozmawiać, bo słyszą agencja pracy przez telefon. Więc co dzisiaj chce usłyszeć właściciel firmy, żebym powiedział, ok, to ja w takim układzie będę z panem współpracować? Prawdę. Pytanie, czym jest prawda, bo każdy prawdę, ma swoją. Prawdę taką, że ta stawka 45, z czego ona się składa, okay, z wynagrodzenia, z podatków, z kosztów, ze wszystkiego. I tak naprawdę płacąc taką stawkę, on płaci za spokój i za bezpieczeństwo i za brak ryzyka dla jego marki. Bo ciężko wyobrazić sobie sytuację, żeby ogromny pracodawca, żeby pojawiły się artykuły, że w takim zakładzie złapano 50 osób nielegalnie pracujących. Okej, okay, to jest negatywny PR. Tak, tak. I każdy taki pracodawca, który myśli troszkę szerzej, zdaje sobie sprawę, że to są rzeczy, za które po prostu trzeba płacić, żeby mieć spokój, bezpieczeństwo. I w końcu to powinno tak funkcjonować. To powinno tak funkcjonować. Wiadomo, że te ZUS-y mogą być mniejsze, że ten PIT może być mniejszy, że wszystkie koszty utrzymania mogą być mniejsze, ale te rzeczy od nas nie zależą. Nie mamy na to żadnego wpływu i pozostaje nam tylko robić to, co robimy w sposób, aby to było zgodne z prawem i z wizją naszą i naszych klientów. Także tak, także klient chce, przynajmniej chce, no my tak robimy. Jak w momencie, kiedy klient do nas mówi, że panie Romanie, no ale co to jest za stawka, no to mamy wszystkie argumenty po swojej stronie, z czego ta stawka się składa. I na pytanie, panie Adamie, ja wiem, że ma pan ofertę stawką 35, ale wie pan, że tam nie będzie ZUS-ów, tam nie będzie tego, nie będzie legalizacji. Ale pan co, ja nie ponoszę za to odpowiedzialności. No dokładnie tak, właśnie o to chciałam zapytać. Bo klient faktycznie, klient przed inspekcją pracy, ani przed Strażą Graniczną nie odpowiada. Tak. Nie odpowiada, ale odpowiada swoją marką. Dlatego ciebie tak dopytuję, co chce usłyszeć właściciel, bo ty pokazujesz już świetny obraz świadomej, dużej marki zbudowanej i tak dalej. To są też inne budżety, umówmy się. Tak. Ale my jednak żyjemy w państwie, gdzie jest raczej sektor mikroprzedsiębiorstw, MŚP, w ogóle średnich też. I to są ludzie, którzy no niestety albo stety patrzą na, wiesz, na koszty miesięczne, na oszczędności. Tak. No kurczę, wszystko rośnie, nie? Tym bardziej, jeżeli ktoś prowadzi firmę produkcyjną, no to wiemy jak jest. To jest studnia bez dna. Tak. Dlatego, wiesz, to jest ciężki kawałek chleba z waszej strony, rozmawiać z ludźmi i edukować ich poniekąd i wzbudzać tę świadomość i pokazywać, że ich marka jest ważniejsza od tego, ile oni płacą. Bo tak jak mówisz, na koniec dnia, proszę pana, ale to pan za to odpowiada, nie ja. Tak.
nie? I teraz jak wy sobie z tym radzicie? Jak wyglądają w ogóle rozmowy? Bo być może ktoś z nas, ja też mam kilku wspólnych znajomych, mamy, pozdrawiamy, którzy mają agencję pracy tymczasowej. Wiesz, jak się rozmawia w ogóle w taki sposób? Temat ceny to jest ten pierwszy krok w rozmowie, jeżeli już dochodzi do spotkania albo do rozmowy telefonicznej z osobą decyzyjną, no to jaka cena? I na tym wszystko się opiera. Czasami trafiamy na klientów, my dajemy im stawkę, a on mówi, ale panie Romanie, ta stawka jest trochę niższa niż ja mam. Ja mówię, no dobrze, no to możemy dać ją wyżej, ale mówię, to jest stawka, która dla nas jest w tym momencie odpowiednia, bo na przykład nie mamy zbyt wysokich kosztów utrzymania tego pracownika. No wiemy, że noclegi w tym regionie są tańsze, wiemy, że do tego regionu już mamy zatrudniony personel i koordynatora do obsługi całego tego projektu, gdzie to wygląda zupełnie inaczej, gdy wchodzimy na nowy region, musimy tam najpierw zbudować strukturę, zatrudnić ludzi do obsługi tego wszystkiego i utrzymywać to. Wtedy tam są oczywiście wyższe stawki. No to są kalkulacje, to jest Excel i tak naprawdę pod każdego klienta my tą stawkę ustalamy indywidualnie, podliczając to wszystko. Nie ma takiego sztywnego szablonu, gdzie okej, na produkcji mięsa mamy 50, a przy produkcji mebli mamy 45. Wszystko zawsze jest ustalane indywidualnie. Jeżeli chodzi o taką rozmowę, no to tak to wygląda. Od razu mówimy o cenie. Jeżeli my mówimy, że nasza stawka jest 45, a on mówi, no panie Romanie, mam stawkę za 32, no to ja nie mam żadnych argumentów. Ja nie mam żadnych argumentów do takiej osoby, bo ja się z nią po prostu nie dogadam. A nie będę komuś ułatwiać życia, podejmując się ryzyka takiego przed inspekcją pracy, przed ZUS-em, przed Urzędem Skarbowym. To już jest kwestia wizji firmy. I etyki. Tak, etyki przede wszystkim. Etyki przede wszystkim, uczciwości i spokoju. I spokoju, bo ja mogę powiedzieć, że ja śpię spokojnie. Ja wiem, że jak przyjdzie inspekcja, jak przyjdzie Straż Graniczna albo ZUS, to okej, proszę przygotować dla nich te i te dokumenty i tyle. I dziękuję bardzo. Zajmijmy się teraz drugą stroną, czyli już tymi samymi zainteresowanymi, czyli pracownikami, bo może inaczej zapytam, dlaczego te osoby, bo dużo mówimy teraz o Kolumbijczykach, o w ogóle osobach z Ameryki Południowej, dlaczego ci ludzie chcą akurat do Polski przyjechać? Co jest takiego fajnego w Polsce dla nich? Kolumbia ma od 2016 roku podpisaną umowę o ruchu bezwizowym z Unią, ale tak jak mówiłem, to zrobiło się, nazwijmy to, popularne w momencie, kiedy w Polsce bardzo mocno zabrakło mężczyzn. I ta tendencja poszła bardziej z inicjatywy Agencji Pracy w Polsce, powiedzmy z inicjatywy Polski, bo polskie agencje zaczęły umieszczać swoje oferty agencyjne, swoje oferty pracy na portalach kierowanych na obywateli Ameryki Południowej i te osoby zaczęły po prostu bardziej patrzeć w tym kierunku. To jest jak światełko, które zapaliło się po prawej stronie. Te osoby spojrzały na to światełko i idą tam. I idą tam, bo wiedzą, że do Polski można przyjechać. W Polsce można zarobić 2-3 razy więcej niż w Kolumbii, że tutaj można zalegalizować się, ale teraz też już wiedzą, że tutaj mogą ich oszukać i to jest bardzo nieprzyjemne. To bardzo utrudnia nam rekrutację czasami, aczkolwiek też mamy po swojej stronie już bardzo dużo opinii naszych pracowników z Ameryki Południowej, którzy piszą, że jesteśmy uczciwą firmą, nie oszukujemy, dbamy o legalizację, o wszystko, ale na początkach współpracy z Ameryką Południową my musieliśmy tych ludzi przekonywać do tego, że my ich nie oszukamy, że my im wypłacimy wynagrodzenie, że będą mogli legalnie pracować, że będą mogli pozostać w Polsce i pracować tutaj, nie, i przebywać. I że nie muszą się martwić w ogóle o takie rzeczy. I to dla nas, my tak naprawdę, wiadomo, każda agencja ma lepsze oferty pracy
i gorsze oferty pracy, bo jest praca ciężka, jest praca lekka, jest praca przy sortowaniu warzywek i tak dalej, nie? I wiadomo, gdzieś pracownika jest łatwiej znaleźć, gdzieś jest trudniej go namówić do takiej pracy, zachęcić go do takiej pracy. I tak naprawdę my bardziej musieliśmy starać się zapewnić pracownikowi to, że on nie zostanie oszukany, czego wcześniej nie robiliśmy w ogóle, no nie było takiej potrzeby kogoś przekonywać w tym, że my go nie oszukamy. I my musieliśmy bardziej skupiać się na tym, żeby rekruter ten proces rekrutacji przeprowadzał pod kątem budowania takiego zaufania, jak z klientem tak naprawdę, to przebieg. Tak. Budowania takiego poziomu zaufania, zamiast tego, żeby próbować z każdej oferty pracy wyciągnąć jak najbardziej plusów, a te minusy, które pracownik widzi, przekształcić znowu na jakieś plusy, tak? I to było coś nowego dla nas. To było coś nowego, bo tak jak mówię, wcześniej musieliśmy skupiać się na tym, żeby te gorsze oferty pracy w sposób taki przedstawić, żeby ta osoba jednak stwierdziła, że no okej, spróbuję tą pracę, tak? A tutaj musieliśmy walczyć o zaufanie. No wiesz, to wybrzmiewa bardzo mocno potrzeba poczucia bezpieczeństwa, jak u każdego człowieka, to bez względu, czy to jest Kolumbijczyk, Ukrainiec, czy osoba z Polski, to trzeba stworzyć taką właśnie otoczkę, opiekę. I o to też dopytam, czy wy dbacie o zdrowie psychiczne tych ludzi? Przecież wiesz, oni są bardzo daleko od swoich rodzin. Żyją kilka osób w pokoju. No, to jest praca dom, nazwijmy to tak, nie? Bo oni tutaj są typowo w celach zarobkowych, bo sam mówisz, że wysyłają. Jak oni sobie radzą psychicznie? Tak jak każdy. Ktoś lepiej, ktoś gorzej. Dbamy o nie. Dbamy o nie, dlatego mamy zatrudnionych koordynatorów. Jak zapytasz naszych wspólnych znajomych, kim jest koordynator dla takiego pracownika, to jestem pewien, że ci powie nianią. Tak. Bo koordynator to jest taka osoba, która przede wszystkim jest na zawołanie, w tym dobrym sensie, wiesz, bez takich przesadnych rzeczy, gdzie ktoś zadzwoni i powie, pojedź, zrób mi zakupy. Chociaż to było robione w trakcie pandemii. Mhm. Robiliśmy zakupy dla pracowników, którzy siedzieli na kwarantannie. I taki koordynator przede wszystkim też musi być odpowiednio przygotowany i odpowiednio wyszkolony, bo on w trakcie swojej pracy ma bardzo dużo stresu, bardzo dużo rozmów z osobami, którzy na przykład nie radzą sobie z tym, że przyjechali do Polski, że im kończą się pieniądze, a jeszcze nie otrzymali pierwszej wypłaty. On musi ich uspokoić, musi im powiedzieć, że dobrze, Emilio, już przepracowałeś tydzień, wnioskuję o zaliczkę dla ciebie, otrzymujesz zaliczkę, proszę, nie martw się, pracuj i skupia się na pracy, tak? My o resztę zadbamy. W taki sposób musi dla nich to robić, no bo nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. My jako agencja bierzemy na siebie odpowiedzialność i pod kątem legalizacji, i pod kątem dobrobytu tych ludzi, zapewniamy im i dobrą pracę, i dobre warunki zakwaterowania, i tą opiekę. I to nawet nie określiłbym to czymś takim specjalnym. To są podstawowe obowiązki każdej agencji pracy, która chce sprowadzać tutaj migrantów, bo w momencie, kiedy agencja pracy sprowadzi migranta do Polski, nieważne z którego kraju, czy to z Kolumbii, czy to z Wenezueli, czy z Peru, czy z Indii, nieważne, to nie ma znaczenia. I da mu nocleg w bardzo, bardzo nieodpowiednich warunkach, z piętrowymi łóżkami, z toitojami na zewnątrz. Jak obóz pracy, nie? Tak, a to się naprawdę zdarza. Ostatnio przyjechaliśmy do klienta, fajne domki, takie drewniane do prac sezonowych i to i to na zewnątrz. No gdzie? No gdzie w tych czasach to i to i piętrowe łóżka? No jest to niedopuszczalne. Jest to niedopuszczalne. Nam byłoby wstyd ludziom taką ofertę pracy proponować. No jak można kogoś namówić do tego, żeby mieszkał w małym drewnianym domku, w małym pokoju, dwa piętrowe łóżka, cztery osoby i takie warunki sanitaryjne. No jest to nie do przeskoczenia, dlatego my ze swojej strony zawsze staramy się zapewniać ten nocleg na odpowiednim warunku. Wiadomo, że nie dajemy
noclegów marmurów, w Hiltonie, tak. Ale muszą być wszystkie podstawowe rzeczy, żadnych piętrowych łóżek, 2-3 osoby w pokoju, no wszystko, co komfort musi być po prostu, tak. Ja zawsze mówię rekruterom i koordynatorom, że noclegi dla pracowników muszą być na takim poziomie, żebyście wy sobie mogli pozwolić tam przenocować. Bo jeżeli ty wchodzisz na nocleg i sam sobie mówisz, że nie zostałbym tutaj na noc, no to to jest sygnał, to jest pierwsza czerwona żaróweczka, która się zapala. Mm-hmm. To już pod koniec przejdźmy do tego, co też pewnie wielu interesuje, czyli do temperamentów poszczególnych krajów, poszczególnych narodowości. No, jak się zachowuje Kolumbijczyk? Czy to jest osoba, która, nie wiem, no, ma taki etos pracy, która jest terminowa, która przychodzi, która od razu zapytam, nie spożywa tyle alkoholu, że na drugi dzień nie przyjdzie do pracy? Jak to wygląda? Są to bardzo ciekawe osoby, pod każdym kątem. Najśmieszniejszy moment, który sobie przypominam z Kolumbijczykami, to odebraliśmy ich, chyba koordynator odebrał ich z dworca, gdzieś tam jechał z nimi do miejsca noclegowego, zobaczyli jezioro i pytali się, czy są tam aligatory. I koordynator im powiedział, że tak, że muszą uważać i że nie wolno tam absolutnie się kąpać. I oni naprawdę wierzyli w to. Okay. Bo u nich w domu, w Kolumbii, to jest normalne, że jak gdzieś jest jakieś jezioro albo staw, no to tam są krokodyle, aligatory, czy coś tam jeszcze nie. Nie znają polskiej kultury, nie znają polskich obyczajów. Oczywiście w momencie, kiedy przyjeżdżają do Polski, tak. Nie? A potem się dowiadują, że jednak nie ma krokodyla. Tak. Ostatnio dziwili się, co to jest pokrzywa. Okej, no tak. Wyszli na podwórko, gdzieś tam była ta pokrzywa, oni zaczęli tam chodzić. Pokułaj. I mówią... Co dzwonią do koordynatora, że dawaj karetkę, bo coś nam się stało, nie? Tutaj coś, mamy jakieś uszkodzenia na nogach, nie? A koordynator przyjeżdża, patrzy, że to są ślady od pokrzywy. Dużo takich śmiesznych aspektów jest, ale to też pokazuje, że oni żyją w zupełnie innym świecie niż my żyjemy tutaj i że musimy im pomagać dostosowywać się i aklimatyzowywać się tutaj w Polsce. Na pracownikami jakimi są? Pracują. Jeżeli chodzi o taką pracowitość, to nie brakuje im tego. Mają czas, mają problem z organizacją sobie może takiego czasu pracy. Trzeba im wszystko powiedzieć, pokazać, co mają zrobić. Takie trochę czasami, nie wszystkim, ale brakuje im samodzielności. Czasami są mocno uparci. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, pracownicy mieli samochód dla dojazdu do pracy, 7-osobowy. Kierowca wjeżdżając na parking, Kolumbijczyk, uszkodził inne auto, przyjechała policja, dostał mandat i on mówi, no wiesz co, ja nie będę teraz jeździć samochodem. No i my do niego mówimy, no dobrze, no każdemu się zdarza, przecież to był tylko taki wypadek i on się uparł, że on więcej samochodem jeździć nie będzie, bo on nie chce więcej dostawać mandatu. Mówimy, dobrze, ale jak chcesz dostać się do pracy? On, no, będę jeździć jako pasażer, ale nie ma innego kierowcy. No, nie wiem. I tyle, oni nie wiedzą po prostu. Mhm. Jest to troszeczkę inny poziom mentalności, też z tego, co z nimi rozmawiamy, to troszeczkę u nich kuleje takie podstawowe wykształcenie, bo oni, tak jak powiedział mi Tomek, oni kończąc 9 klasy szkoły, mają mniej więcej ten poziom edukacji, co tutaj dzieci mają w 6-7 klasie, nie? Tak mniej więcej. Nie ma u nich jakiejś takiej tendencji do poznawania kultur innych światów, jak my na przykład sobie, przynajmniej ja lubię czasami odpalić YouTube'a, włączyć sobie jakiś wywiad o, nie wiem, o Austrii albo jeszcze o jakimś kraju, czy tam o Afryce, pooglądać sobie, poznać jak te osoby tam żyją, no to oni nie wiedzą. No zresztą tak jak mówię,
wierzą w to, że w Polsce w jeziorach są krokodyle. No, tak. To ciężko wymagać tak. od nich. Ale też wcześniej mówiłeś o Nepalczykach, o Pakistańczykach i tak dalej. No to wydaje mi się, że tam podobnie, jeśli chodzi o poziom edukacji, nie? I, tak. I nie ma co też oczekiwać od tych ludzi, że będą Einsteinami, tylko te tak. osoby mają po prostu pracować. Dlatego dopytuję, jakimi są pracownikami, no bo jednak zależy nam na tym, a Polacy lubią solidność, są solidni, tak. potrafią znaleźć rozwiązania, potrafią kombinować, jak coś się zepsuje, no to naprawią to po prostu, nie? Tego im brakuje. Tego mhm. im brakuje. Potrafią bardzo często nie zgasić światła w samochodzie, pójść do pracy, wychodzą z pracy, siadać do samochodu. Nie mogą odpalić. Tak. tak. Ale znaleźliśmy rozwiązanie na to. Przy przełączniku mamy naklejeczkę przyklejoną. Proszę, zgaś światło. I to jest taka czerwona, że jak się wysiada i chce się otworzyć drzwi, czy tam jest ten włącznik, to widzą mm-hmm. tą naklejeczkę i to mm-hmm. działa. Mm-hmm. I to działa. Ale to są takie proste rzeczy, nie? A wszystko dlatego, że tam nie muszą tak naprawdę przez cały dzień jeździć z włączonymi światłami. Jest troszkę inna kultura. Jeżeli chodzi o Indie i o Nepal, mi się wydaje, że są bardziej pracowici niż Kolumbia, ale z nimi zawsze był problem higieny. Okay. Na noclegach potrafili przez kilka miesięcy, powiedzmy, nowe, odświeżone mieszkanie doprowadzić do bardzo, bardzo strasznego stanu. I to był bardzo ogromny minus z nimi i wiadomo, że na takich ludzi nie damy do branży spożywczej. No tak. Bo to są podstawowe wymogi higieny, nie? To są, a jakie jeszcze narodowości? Uzbekistan, Kazachstan, są fajni. Pracują, nie narzekają, nie są uparci, ale nie są stabilni. Popracują 2-3 miesiące, 4, jadą gdzieś dalej, bo tam jest 50 groszy więcej, czyli brakuje w nich takiej lojalności. Jak już mówimy o lojalności, jeżeli chodzi o pracowników, o lojalność pracownika wobec agencji pracy, no to Kolumbia tak na 70%, powiedzmy, oceniając to w procentach oczywiście, chociaż dziwnie to brzmi, tak na 70% są lojalni, ale na przykład Kubańczycy, dodam jeszcze, te 70% ich lojalności wynika z tego, że nawet jeżeli wydają te 8 tysięcy na bilet do Polski, to wiedzą, że popracują, że wrócą albo że pójdą do jakiejś innej agencji, zarobią i będą mogli wrócić sobie na przykład do domu, albo coś innego robić, to na przykład Kubańczyk za samo to, że mu pomożemy dostać się do Polski, zapłacimy na przykład, bo też to robimy, bo ze względu na to, że oni tam nie mają tych pieniędzy na bilety, wizy i loty, robimy to nie w dużej skali, bo są to ogromne koszta, ale parę osób miesięcznie sprowadzamy, to sam taki facet z Kuby, no on mówi, panowie, ja będę u was pracować, po prostu ja niczego innego nie chcę, dziękuję wam serdecznie za to, że pomogliście mi dostać się do Polski. Jeżeli oni tam zarabiają $30 miesięcznie, a tutaj on może sobie zarobić do tysiąca dolarów, no to dla niego to są ogromne pieniądze. I on może te pieniądze wysyłać do rodziny, aczkolwiek jest ogromny problem z przesyłaniem pieniędzy z Polski do Kuby. Jakieś tam są sposoby, ale są tak kosmiczne prowizje, że... No właśnie, bo to też jest problem, tak, że wysyłać oni... pieniądze. Tak. Do Kolumbii też jest problem wysyłać pieniądze. A z Kolumbii do Polski to jeszcze większy problem. W bitcoinach. Właśnie, bitcoin. Wiesz, ja tak samo, tak, dałem takie rozwiązanie, mówię, Tomek, przecież... Tylko internet. Przecież są kryptowaluty, tak, no... jak trzeba, to niech wykorzystają Binance i temat załatwiony. On porozmawiał z nimi... 1/10 wie, co to jest, no tak, co to jest kryptowaluta. Także pod kątem takiego rozwoju cyfrowego i technologii też są w pewnym stopniu ograniczeni. Co tobie personalnie daje praca z takimi ludźmi, z obcokrajowcami, znajdowanie dla nich możliwości rozwoju, rozwój swojej firmy? Co ci to daje na co dzień? Myślałem sobie ostatnio jakoś nad tym, co to daje.
Nie wiem, ja do tego bardziej podchodzę pod takim kątem. Wiadomo, że wszyscy my z tego zarabiamy. Nie jesteś zmęczony, bo to wiesz, to jest problem za problemem. Tak, tak, ale trzeba te problemy delegować do pracowników. Także no, to jest jedyne rozwiązanie, bo nie da się samemu wszystkiego dźwignąć. Pracownicy biurowi biorą bardzo dużo obowiązków na siebie i wyrabiają się z tym. Ja jestem z nich naprawdę dumny. Dlaczego to robimy? No, to jest przede wszystkim dawanie możliwości ludziom, dawanie szansy na takie lepsze życie. Na lepsze zarobki, na poznawanie świata. Wiadomo, że mogą przyjechać, popracować rok u nas, pojechać gdzieś dalej, zalegalizować się w innym kraju. Nie możemy im tego zabronić. Ale jeżeli mamy taką możliwość, znowu to jest tak, klient potrzebuje pracownika, my mamy dostęp do tego pracownika. Klient dostaje fajnego pracownika, pracownik dostaje fajną ofertę pracy, z naszej strony zapewniamy mu fajne warunki zakwaterowania, legalizację, odpowiednie wynagrodzenie. Każdy ma to, czego potrzebuje i jakoś tak to funkcjonuje. A jakie jest to twoje marzenie, które chciałbyś spełnić? Masz jakieś takie? U mnie jest tak, że jak jakieś marzenie się pojawia, to próbuję go jak najszybciej zrealizować. Nie mam listy marzeń. Ale związane właśnie z twoją pracą, czyli wiesz... Jeżeli chodzi o agencję? Tak, jeśli chodzi o agencję. Wyskalować to pewnie gdzieś tak mocniej. Wiadomo, jestem świadomy, że nie będę liderem tej branży, bo ta branża istnieje od wielu lat. I każdy może być liderem. Zbyt dużo liderem pod kątem liczb i poziomu zatrudnienia. Bo największe agencje pracy w Polsce, nie będziemy ich reklamować. Ale pozdrawiam. Tak. Nie, dzisiaj skupiamy się na tobie, wiesz, najbardziej chcę pokazać, jak ty działasz, bo możemy być liderami, możemy mieć liczby, ale zawsze stoją tam ludzie, za każdą firmą. Tak. I mnie interesujesz dzisiaj ty, więc to też chcę wam pokazać przede wszystkim, że jaką ty jesteś osobą, bo to się skądś bierze, wiesz, to nie jest tak, że dowolna agencja sobie wyśle ludzi na dworzec, wiesz, czy mało tego, przyciągasz do siebie takie osoby, które pomagają innym. No, ja sobie mogę tylko wyobrazić, jaki ten koordynator ma obciążenie emocjonalne tak samo, bo ludzie dzwonią ze wszystkim. Jak dzieci do pani na wycieczce, że boli mnie brzuszek, że teraz tęsknię, a że chciałbym zadzwonić, To jest, wiesz, to jest tak wielkie ryzyko, o którym my nie... Ty mówisz o liczbach 45 na godzinę, a tam jest po prostu cały skarbiec wiedzy, nie? I wsparcia. Także dlatego pytam ciebie o twoje marzenia, bo one mogą być totalnie właśnie niepowiązane z tymi liczbami, tylko z jakąś taką misją wewnętrzną twoją. Na pewno czuję jakąś taką potrzebę pomagać. Pomagać. Naprawdę czuję to gdzieś w środku. Miałem wcześniej jakieś pomysły na fundację, ale no wiadomo, no do fundacji trzeba mieć większe fundusze i mieć wizję, w jaki sposób to zrealizować i jak to powinno funkcjonować. Wspieranie. To jest coś fajnego i to daje takie jakieś wewnętrzne uczucie, aczkolwiek też wiem, że gonić się za takim uczuciem nie jest do końca fajne, bo nie da się tym nasycić. Można to robić w nieskończoność, a no może to być po prostu takie zamknięte kółeczko, nie? Ogólnie myślę w tym momencie tak, że dopóki jestem młody, dopóki mam jeszcze siłę i fizyczną, i psychiczną, to muszę pracować, muszę budować i jak przyjdzie czas odpoczywać, to wtedy na pewno pojawią się jakieś marzenia związane z zrobieniem czegokolwiek innego. Może gdzieś w międzyczasie wpadnę na jakiś inny pomysł, na jakiś inny biznes, może poznam jakichś fajnych ludzi, z którymi zrobimy kolejne interesy. Także jakoś tak to wygląda. Po prostu trzeba robić, trzeba brać i robić. To jest moje podejście. Ja zbyt dużo, nie lubię bardzo długo się zastanawiać. Jak coś mi przychodzi do głowy, to ja biorę i to robię. Nie zapisuję to gdzieś tam, dobra, za miesiąc muszę zrobić to i to, tylko spisuję, dzwonię i trzeba brać i robić, tak. I jest wynik tego. No to kibicuję ci bardzo i gratuluję, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, bo to też, wiesz, wszystko przyjdzie w swoim czasie, ale i tak już bardzo, bardzo dużo
osiągnęliście. Macie na ten moment ponad 3000 migrantów. Tak, w skali roku. W skali roku. W skali roku zatrudniamy taką liczbę. Więc to jest naprawdę super, super wynik i oby się zwiększał i aby ci ludzie rzeczywiście trafiali pod wasze skrzydła, a nie pod te agencje, które zostawiają, bo to w ogóle uważam, że powinno być bardzo mocno ukrócone, bo to nie jest ludzkie, mówiąc wprost. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii, czy w ogóle może wy zatrudniacie w swoich zakładach pracy obcokrajowców? Podzielcie się proszę tutaj w komentarzu. Wszystkie dane do ciebie zostawiam pod odcinkiem w opisie, więc też śmiało możecie do Romana pisać. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie śledzić, co tam będzie następnego, no to infomail odpal, to weźcie tam sobie, zapiszcie i będziecie też troszeczkę więcej czytać o Romanie, bo zawsze też gość się pojawia w tym newsletterze. Nie lubię tego słowa, ale użyłam. Także dużo mam tych newsletterów i już wolę infomail, no bo tak to wygląda. Także dziękuję wam bardzo, dziękuję tobie, Roman, że przyjechałeś i do zobaczenia. Cześć.